Dziś w serwisie informacyjnym Telewizja Obiektyw między innymi. Na Podkarpacie ma trafić dodatkowe 500 000 000 zł ze środków unijnych. Po raz siódmy w Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie odbyło się mikołajkowe czytanie dzieciom. Kilkudziesięciu rękodzielników z regionu zaprezentowało się podczas bożonarodzeniowego kiermaszu w Jasielskim Domu Kultury. Poparzeni kawą 3 gwiazdą tegorocznego Sylwestra w Rzeszowie. Na Podkarpacie ma trafić dodatkowe 500 000 000 zł ze środków unijnych. Jest to część z przyznanej samorządowi puli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, która była zamrożona, a jej wydatkowanie uzależniono od spełnienia tzw. ramy wykonania. Marszałek województwa Władysław Ortyl poinformował, że wszystkie wskaźniki już zostały spełnione. Możemy powiedzieć, że mamy rezerwę wykonania. Mamy pełną pulę pieniędzy, jaka jest przeznaczona dla województwa podkarpackiego. Stosunkowo wcześnie żeśmy osiągnęli tutaj wyniki związane z wielkością środków, jakie należało wdrożyć w tej części, aby uzyskać rezerwy wykonania. Dodatkowe 500 milionów złotych pozwoli na realizację projektów z listy rezerwowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Tak więc dobra wiadomość, ruszają listy rezerwowe, ruszają oczywiście rusza dalsze przyznawanie środków i ich wykorzystanie, wdrażanie projektów. Ten efekt tego placu budowy na Podkarpaciu będzie. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania dla Podkarpacia dodatkowych środków podejmie Komisja Europejska. Marszałek województwa Władysław Ortyl przedstawił skład nowego zarządu województwa. W pięcioosobowym gremium oprócz niego zasiadają Piotr Pilch, Ewa Draus, Maria Kurowska oraz Stanisław Kruczek. Marszałek Władysław Ortyl nadzoruje pracę m.in. departamentów promocji i współpracy gospodarczej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Z kolei wicemarszałek Piotr Pilch sprawuje nadzór nad departamentami programów rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa, geodezji i gospodarki mieniem. Na pewno bardzo dużym zadaniem jest scalanie gruntów, które będziemy kontynuować. Przypomnę tylko, że na to scalanie mamy najwięcej środków spośród wszystkich województw Polski i te scalania na pewno będą skupiały naszą uwagę. Ale również Podkarpacki Naturalny Wypas 2. Chcę powiedzieć, że jest to nasz unikatowy program na skalę ogólnopolską. Będziemy chcieli wspierać zarówno obszary z naturalnego wypasu, jak i w ramach tego programu działającego nasadzenie drzew miododajnych. Wicemarszałek Ewa Draus odpowiada za pracę Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego. Największą inwestycją samorządu województwa w najbliższych latach to budowa podmiejskiej kolei aglomeracyjnej, która będzie obejmować dwa projekty na łączną kwotę blisko 600 milionów złotych. Pierwszy z nich będzie obejmował zakup 10 pojazdów szynowych oraz budowę hali do ich obsługi na stacji Rzeszów Staroniwie. Drugi projekt to modernizacja linii kolejowych, które będziemy budować i modernizować we współpracy z samorządami lokalnymi. Maria Kurowska jako członek zarządu odpowiada m.in. za Departament Ochrony Środowiska, Departament Rozwoju Regionalnego czy Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Jeżeli chodzi o najważniejsze zadania, przed jakimi stoimy w Departamencie Ochrony Środowiska, to pierwsze z nich jest aktualizacja naprawczych programów ochrony powietrza. Wiecie Państwo, że powietrze to jest nasz skarb i chcemy, aby po przyjęciu uchwały antysmogowej, która weszła w życie 1 czerwca 2018 roku, poszły za tą uchwałą działania. Oczywiście działania te należą do samorządów czy gminnych, czy też do poszczególnych osób, właścicieli gospodarstw domowych, ale tym niemniej Urząd Marszałkowski będzie tutaj monitorował postępy w tym zakresie. Stanisław Kruczek sprawuje nadzór nad departamentami ochrony zdrowia i polityki społecznej oraz wdrażania projektów infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego. W ubiegłym tygodniu na ulicy Czackiego w Jaśle została przeprowadzona wycinka drzew. Agata Koba, rzecznik prasowy Urzędu Miasta, poinformowała, że drzewa zostały usunięte ze względu na ich zły stan biologiczny.
O taką wycinkę wnioskowaliśmy do starosty jasielskiego jeszcze zeszłego roku. Otrzymaliśmy decyzję zezwalającą na maj tamtego roku. Mieliśmy to wykonać do lutego przyszłego roku, dlatego zdecydowaliśmy się, że to będzie w okresie jesiennym. Oczywiście pojawiały się prośby ze strony mieszkańców, czy też ze strony przedsiębiorców, którzy pracują przy tej ulicy. My też obserwowaliśmy, że te konary co chwilę się obłamywały, przy większych wichurach spadały gałęzie. Na chwilę obecną jasielski magistrat nie planuje też nowych nasadzeń w tym miejscu. Nie otrzymaliśmy takiego wymogu, by w tych miejscach nasadzić nowe drzewa, natomiast teraz powstają różne koncepcje dotyczące wygospodarowania, zagospodarowania tego miejsca. Pojawiła się też koncepcja ścieżek rowerowych. Nie jest ona na razie realizowana, także nie wiemy jeszcze, czy w tym miejscu będą nowe nasadzenia. Jest to możliwe, ale nie wiemy, czy pewne. W tym roku na terenie miasta zostało nasadzonych ponad 140 drzew. Dodatkowe 300 urząd przekazał mieszkańcom. Po raz siódmy w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Krośnie odbyło się mikołajkowe czytanie dzieciom. W tym roku do akcji włączyli się uczniowie krośnieńskiego Szczepanika, którzy specjalnie na tę okazję przygotowali spektakl. Celem akcji jest propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych. Chcemy w ten sposób propagować ideę czytelnictwa w tym wyjątkowym okresie, jakim jest okres świąteczny, połączyć przyjemne z pożytecznym, przekazać dzieciom, jak przyjemne może być czytanie, a jednocześnie podtrzymać tradycje związane z obchodami świętego Mikołaja. Spektakl o najpiękniejszym prezencie świątecznym powstał na podstawie opowiadania Gabrieli Balcarek. Przygotowali go uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krośnie. Grupą opiekowała się nauczycielka języka polskiego Katarzyna Ukleja. Mój pomysł to było tylko tak naprawdę początek, natomiast wszystkie późniejsze pomysły, wszystkie późniejsze działania to było tak naprawdę inicjatywa uczniów, którzy sypią pomysłami jak z rękawa, mają naprawdę bardzo fajną wyobraźnię i potrafią stworzyć w momencie jakąś fajną inicjatywę. Po raz drugi patronat honorowy nad wydarzeniem objął przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz. Wspaniała inicjatywa pani dyrektor Małgorzaty Szybiak, która tutaj bardzo dba o kontakt z dziećmi i rokrocznie organizuje tę wspaniałą imprezę. 11 grudnia w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego imienia Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce odbył się mikołajkowy piknik naukowy. Impreza zorganizowana została dla 300 dzieci z 7 szkół podstawowych powiatu krośnieńskiego. Postanowiliśmy właśnie wystąpić z taką inicjatywą dla najmłodszych. Chcemy tutaj lokalne środowiska zachęcić do tego, aby odwiedzali nieco częściej Muzeum w Bóbrce. Stąd też taki nietypowy event. Bawimy się wspólnie z dzieciakami, bawimy się wspólnie ze świętym Mikołajem. Muzeum postanowiło edukować dzieci przez zabawę. Najmłodsi mogli w przystępny sposób poznać tajniki nauki i dowiedzieć się, kim był Ignacy Łukasiewicz. Szereg przygotowanych atrakcji, a więc wspólne zabawy z elfem. Myślę, że niesamowitą atrakcją jest zobaczenie w słoneczny dzień gwieździstego nieba. Dzieci mogą zajrzeć do planetarium i nieco posłuchać opowieści o astronomii. Muzeum w Bóbrce odwiedziło w tym roku ponad 40 tysięcy zwiedzających. Głównym celem skansenu jest nie tylko propagowanie historii kolebki przemysłu naftowego, ale także edukacja i uświadamianie społeczeństwa. Tę misję warto rozpocząć od najmłodszych. Jeżeli chcemy edukować, to musimy zacząć od tych najmłodszych. Chcemy przecież opowiadać niełatwą historię przemysłu naftowego, dlatego chcemy zacząć od najmłodszych. Dlatego edukujemy, ale edukujemy zawsze poprzez zabawę, tak aby można było w tej lekkiej formie przemycić również bardzo wartościowe treści o historii naszego przemysłowego dziedzictwa. Jak co roku przed świętami Bożego Narodzenia w Jasielskim Domu Kultury odbył się świąteczny kiermasz rękodzieła artystycznego. Podczas dwudniowej imprezy zaprezentowało się kilkudziesięciu rękodzielników z regionu. Prezentowali oni wykonane najróżniejszymi technikami świąteczne ozdoby, między innymi bożonarodzeniowe stroiki, okolicznościowe kartki, bombki oraz zdobione lukrem pierniki.
Pierwszy raz taką choinkę zobaczyłam u koleżanki, jak robiła z samych szyszek. Bardzo mi się spodobało i zaczęłam właśnie chodzić po lesie, zbierać kasztany, szyszki, żołędzie, orzechy. I na początku wzorowałam się na samym naturalnych rzeczach, ale później wiadomo, każdy robi różne kolory, ma różne gusta są i zaczęłam je ozdabiać na różne kolory. Głównie to są naturalne ozdoby wykonane z orzechów, szyszek, żołędzi, wszystko po prostu dary natury. Więc każdy spacer zawsze kończy się jakimiś właśnie zdobyczami, które przynoszę ze sobą i później właśnie składuję i czekam po prostu na odpowiedni moment i wtedy wykorzystuję te wszystkie elementy do wykonania moich czy wianków, czy do choinek. Pracę zaczęłam już na wakacjach, tak. A później ten taki najbardziej gorący okres, no to gdzieś około 2 miesięcy teraz przed. Wiadomo, praca, obowiązki domowe, a to po prostu w ramach hobby i wolnego czasu. Wystawiam no, różne rzeczy i świąteczne, i takie okolicznościowe. Akurat w tym momencie więcej świątecznych. Wykonuję z szyszek, z juty naturalnej, z kawy, drzewka szczęścia, lampki nocne. I wiele różnych jeszcze rzeczy. Kiermasz świąteczny w Jasielskim Domu Kultury trwa od kilkunastu lat nieprzerwanie. Opiekunami są Ewa Kusiak, Ania Brużyna i najważniejsi wystawcy. Dzisiaj mamy około 30 wystawców. Możemy spotkać różnorodne rękodzieła artystyczne, które związane są ze świętami. I cieszy nas fakt, że dużo ludzi odwiedza nas i ta tradycja świąteczna nie zanika, bo przecież to jest rękodzieło artystyczne, a istotą jest, że w tym zaganianym, szybkim świecie ktoś ma czas na sztukę ludową, na tę tradycję, która jest piękna. 10 grudnia w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyło się uroczyste rozdanie nagród trzeciej edycji Lamp Podkarpackiej Historii. Jest to forma podziękowania tak naprawdę dla osób, które robią coś ważnego, istotnego dla popularyzacji historii regionu. Można powiedzieć, że jest to nagroda regionalistów dla regionalistów, bo my też jesteśmy częścią tego regionalizmu podkarpackiego. Tegoroczna edycja konkursu wyłoniła 5 laureatów. Wśród nich nagrodę odebrał właściciel telewizji Obiektyw Bogdan Miszczak. Został doceniony za popularyzowanie historii związanej z naszym regionem za pomocą cyklu dokumentów fabularyzowanych pod tytułem Historyczny pejzaż Podkarpacia. Ten rok jest dla mnie bardzo udanym rokiem, bo to już jest kolejna nagroda. Myślę, że to było takie podsumowanie całego roku i kiedy dzisiaj stojąc na scenie w takim towarzystwie Krystyny Chowaniec, Grażyny Bochenek czy pani dyrektor Muzeum imienia Ulmów, no to była olbrzymia satysfakcja, bo to znaczy, że to co się robi ma sens, że ktoś to docenia. Myślę, że ta lampa Łukasiewicza gdzieś tam będzie świeciła i pokazywała, że takie produkcje należy robić, że to światełko gdzieś tam w tunelu jest. Nagrodę otrzymała również dziennikarka Polskiego Radia Rzeszów Grażyna Bochenek. Została nagrodzona za przywrócenie pamięci o znanym amerykańskim reżyserze Fredzie Zinnemanie. To olbrzymia radość, wielka przyjemność. Zawsze, kiedy ma się poczucie, że praca, którą się wykonało, została doceniona, to daje wielką satysfakcję i też motywację do tego, żeby dalej robić swoje. A ja się też bardzo cieszę z tego powodu, że historia, która mnie osobiście niesamowicie wciągnęła, historia Freda Zinnemana, jego rodziny, związków z Rzeszowem, a także tego, że ten Rzeszów został w którymś momencie wymazany z biografii Freda Zinnemana, to mnie fascynuje, od już ponad półtora roku się tym tematem zajmuję. Cieszę się, że nie jestem samotna w tej mojej fascynacji, że to jest historia, która interesuje także mieszkańców Rzeszowa, mieszkańców Podkarpacia, bo to nie chodzi tylko o czytelników podkarpackiej historii, ale myślę, że też zainteresowała ta historia większe grono. Na scenie stanęli również dziennikarz i pisarz Waldemar Bauda, Krystyna Chowaniec, historyk i komendant Chówca Ziemi Sanockiej, a także Anna Stróż-Pawłowska, dyrektor Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej imienia rodziny Ulmów w Markowej. Chociaż jest to nagroda indywidualna, ale postrzegam ją jako nagrodę dla całego zespołu Muzeum w Markowej z racji tego, że właściwie to nasze wspólne starania sprawiły, że ta regionalna historia, akurat mówimy konkretnie o historii rodziny Ulmów, ale też innych polskich sprawiedliwych także na Podkarpaciu, zyskały taki rozgłos. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła wojewoda Ewa Leniart.
Niewątpliwie inicjatywa, która została podjęta w związku z uhonorowaniem osób, które w sposób szczególny angażują się w przypominanie wydarzeń z naszej historii, historii regionalnej, jak również jej propagowanie, zasługuje ze wszech miar na poparcie, stąd też patronat wojewody, ale jest rzeczą niezwykle ważną, że odgrzebywane z zakamarków niepamięci wydarzenia historyczne służą także budowaniu naszej tożsamości regionalnej i państwowej. Stąd też zasługa ogromna i ze strony inicjatorów i organizatorów Podkarpackich Lamp Historii. 10 grudnia na uroczystej gali zorganizowanej przez Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w Teatrze Narodowym wręczono kolejne nominacje pomników historii. Wśród wyróżnionych znalazła się XIX-wieczna kopalnia ropy naftowej w Bóbrce. Obecnie znajduje się tam Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego imienia Ignacego Łukasiewicza. Dla nas to jest wielki zaszczyt i ogromna przyjemność znaleźć się na tej liście. Jest to uhonorowanie wielu lat naszych ciężkich starań, naszej ciężkiej pracy. I właśnie wczoraj podczas uroczystej gali w Teatrze Narodowym zorganizowanej przez Kancelarię Prezydenta odbyła się uroczystość, na której również Bóbrka została uświetniona poprzez nominację na listę pomników historii. To najwyższe wyróżnienie, które można nadać dziedzictwu na terenie Polski. A zarazem jest to wyróżnienie, które również stwarza wielką szansę na zaistnienie na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wielkim wyróżnieniem jest nie tylko nadanie tytułu, ale również zaistnienie na liście ogłoszonej w 2018 roku, która zgodnie z ideą prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej stała się listą 100 pomników na stulecie odzyskania niepodległości. Muzeum traktuje to wyróżnienie nie tylko jako nagrodę, ale również zachętę. Jesteśmy świadomi, że przyszło nam opiekować się miejscem niezwykłym, które rzeczywiście ma swoją wartość nie tylko w skali regionalnej, nie tylko w skali kraju, ale to, co tutaj jest prezentowane, ma niezwykłą wartość w skali całego świata. To dziedzictwo, którym możemy chwalić się poza granicami naszego kraju, bo właśnie tutaj narodził się przemysł naftowy. Nadanie wyjątkowego odznaczenia zakończyło prawie dwuletnie starania muzeum o zaistnienie na prestiżowej liście najcenniejszych polskich zabytków. Oczywiście mamy nadzieję, że przełoży się to na większą liczbę turystów. Niemniej jest to tytuł, o który naprawdę trzeba zabiegać. Trzeba przejść wiele etapów oceny, aby ten tytuł, tą nominację móc otrzymać. Obecnie w naszym kraju jest to najwyższy stopień uhonorowania dziedzictwa kulturowego. Status pomnika historii ustanowiony jest w drodze rozporządzenia prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Przyznawany jest zabytkom o szczególnej wartości historycznej i naukowej oraz mającym duże znaczenie dla dziedzictwa kulturalnego Polski. Zespół Poparzeni Kawą 3 będzie główną gwiazdą tegorocznego Sylwestra na rzeszowskim rynku. Podczas konferencji prasowej zastępca prezydenta miasta Stanisław Sienko poinformował, że podjęto decyzję o skróceniu pokazu sztucznych ogni z 15 do 5 minut. Doszliśmy do wniosku po wielkiej dyskusji w internecie, że rezygnujemy częściowo z fajerwerków i fajerwerki skracamy tylko i wyłącznie do 5 minut w celu tym, żeby uszanować naszych czworonogów. Natomiast w przyszłym roku pewno zorganizujemy ankietę i ta ankieta nam wskaże. Oczywiście jesteśmy za tym, żeby odejść od fajerwerków, ale i przejść na lasery, ale o tym powinni zadecydować mieszkańcy naszego miasta. Imprezę sylwestrową poprowadzą dziennikarz radiowy Rafał Bryndal oraz dziennikarka TVP Rzeszów Ilona Małek. Wcześniej, 21 grudnia, na rzeszowskim rynku odbędzie się miejska wigilia. O 15.30 życzenia mieszkańcom Rzeszowa złożą władze miasta i województwa. Będziemy wspólnie kolędować, będzie przedstawienie teatralne na scenie na rynku, a także koncerty takich zespołów jak m.in. Grzane Wino. Także mnóstwo rzeczy, no i oczywiście to, co myślę, że tak powiem, interesuje każdego, to pyszne smakołyki, którymi podzielimy się z wszystkimi mieszkańcami, przygotują uczniowie Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie. Wigilia miejska na rzeszowskim rynku zakończy się o godzinie 18.00.